Blacharz izolacji przemysłowych to dość wąska specjalizacja znajdująca zastosowanie w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, takich jak zakłady chemiczne, elektrownie i elektrociepłownie, huty, rafinerie czy stocznie. Do podstawowych zadań blacharza izolacji przemysłowych należy wykonywanie osłon i obróbek blacharskich dla 5 podstawowych zakresów izolacji. Są nimi izolacje termiczne, zimnochronne i ciepłochronne, izolacje akustyczne i przeciwdrganiowe, izolacje ogniochronne oraz izolacje instalacji technicznego wyposażenia budynków. Blacharz izolacji przemysłowych wykonuje różnorodne osłony z blachy dla rurociągów, wentylatorów, kanałów wentylacyjnych, kabin i ekranów akustycznych, a także dla całej gamy specjalistycznych urządzeń. Praca ta jest bardzo wymagająca fizycznie. Odbywa się w miejscach trudno dostępnych i na wysokościach, w wymuszonych i niewygodnych pozycjach. Dlatego blacharz izolacji przemysłowych powinien wykazywać się doskonałą koordynacją wzrokowo-ruchową, zmysłem równowagi, refleksem i podzielnością uwagi, zdolnościami technicznymi oraz wytrwałością, cierpliwością i dokładnością. Przeciwwskazania to choroby wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, choroby układu nerwowego, mięśniowego oraz kostno-stawowego, a także alergie oraz choroby skóry rąk. Kwalifikacje można zdobyć w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji odbywa się poprzez kursy oraz praktykę zawodową. Zatrudnienie można znaleźć w zakładach chemicznych, petrochemiach, hutach, elektrowniach, cementowniach, w przemyśle stoczniowo-okrętowym oraz na platformach wiertniczych. A teraz przyjrzyjmy się pracy blacharza izolacji przemysłowych. Rano przyjedzie gdzieś tam na instalację, pomiary się robi, przyjeżdża się tutaj, wyrabia się i wywozi się na instalację i ponownie, co tam się znów pomierzy i z powrotem wywozi się. Albo ktoś tam, albo kierowca wywozi. I tak właściwie co dzień, podobny dzień do dnia jest. Był czysty przypadek. Do szkoły pojechaliśmy we trzech, chcieliśmy na inny zawód, a był ten akurat, otworzyli ten zawód. No i spodobało mi się to akurat. Na początki, no to wiadomo, w szkole coś tam jeszcze, teraz są w ogóle i maszyny i wszystko inne, kiedyś to przeważnie dużo ręcznie, nie ma co porównywać. Jest dużo rzeczy w głowie, ale są takie elementy, których się nie robi 5 lat, 6 lat na przykład, jakieś takie, no to trzeba skorzystać z książki, żeby to sobie po prostu przypomnieć. Tam rysowanie reguły to właściwie jak się zna, tak to się mówi, podstawę, no to to jest właściwie proste, no. Technologia to właściwie mało się zmieniła, bo tam wełna i blacha, no tak jak kiedyś była, to jest i teraz, nie? No wcześniej, jeszcze początki, jeszcze tam jak to było, jeszcze jest wełna i gips, nawet gipsowe się robiło. Teraz tutaj akurat na zakładach tylko blacha aluminiowa. Ale wszystko kiedyś było ręcznie. Maszyny ręczne tutaj jak pokazywane było, wszystko jest elektryczne, a przedtem było nawet i wkrętarki ręczne były, nożyce tylko ręczne, bardzo elektrycznych nie było. To jest postęp bardzo, no zresztą z tyłu ta maszyna co stoi, to samo to, no to już jest skok duży narzędzia. No jest ich, no wkrętarka, nożyce, no tak jak tu na warsztacie, to chyba najbardziej to nożyce chyba elektryczne i ręczne, tego się dużo używa. Śrubokręt, no cyrkiel tu, jak to się mówi, geometrię. Trzeba też troszeczkę znać, ale ogólnie to najwięcej, nożyce elektryczne i nożyce ręce. No, myślę, że teraz energetyka zmienia się, duże straty ciepła, koszty wzrastają wszystkiego, no i to jednak izolacja będzie dużą rolę odgrywać. No i raczej, jak to się mówi, człowiek będzie niezastąpiony, bo są maszyny, ale maszyny wszystkiego nie zrobią. Perspektywa jest przed tym zawodem, no i jest dużo możliwości, jak tu widać, wszędzie różne rzeczy się wyrabia. No jest to tak jak dla mnie ciekawy zawód.